Cześć. W tym odcinku podam Ci kilka rad, które pomogą Ci uczyć się języka obcego w taki sposób, żebyś mówił w sposób maksymalnie zbliżony do native speakerów. Podam dwie rady, które są dość oczywiste i cztery takie, na które pewnie sam byś nigdy nie wpadł. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka, to musisz dążyć do tego, żeby brzmieć tak jak native speaker. To nie o to tutaj chodzi. Ten film jest tylko dla tych, którzy mają większe aspiracje i którzy chcą dojść do naprawdę zaawansowanego poziomu. Jeżeli nie jesteś jedną z takich osób, to nie ma żadnego problemu. Pierwsza rada jest taka, abyś przebywał po prostu wśród native speakerów i niekoniecznie musisz przebywać wśród nich fizycznie, może to być nawet kontakt przez internet. Oczywiście lepiej by było regularnie spotykać się z takimi osobami, bo jednak spotkanie na żywo twarzą w twarz to jest trochę co innego. Ale jeżeli nie masz takiej możliwości, możesz dołączyć do grup na Facebooku, możesz zarejestrować się na różnych portalach, które służą właśnie do tego, aby nawiązywać znajomości międzynarodowe i uczyć się w ten sposób języka. Jeżeli mieszkasz w jakimś większym mieście, może być Ci trochę łatwiej, bo w większych miastach jest zawsze więcej obcokrajowców. Możesz na przykład zainteresować się Erasmusami, którzy przyjeżdżają na uczelnie, które są w Twoim mieście. To jest bardzo dobry pomysł. Kolejna porada. Słuchaj prawdziwego języka. Jeden z najczęstszych problemów w nauce języków jest taki, że uczymy się języka, który jest trochę sztuczny i który jest stworzony tylko na potrzeby nauki. I to niekoniecznie jest taki język, którym ludzie posługują się na co dzień. Więc postaraj się słuchać radia, telewizji, czy chociażby ludzi na ulicy, jeżeli podróżujesz albo nawet mieszkasz w jakimś innym kraju. Teraz przechodzimy do tych rad, które są trochę mniej oczywiste. Pierwsza z nich to jest podejście do błędów. Być może wydaje Ci się, że native speakerzy wyróżniają się tym, że nie robią żadnych błędów językowych. To nie jest do końca tak. Różnica między tobą a native speakerem języka, którego się uczysz, polega na tym, że i ty, i oni popełniacie błędy, tylko są to inne błędy. Więc to nie jest do końca tak. Oczywiście jest w tym trochę prawda, ale to nie jest do końca tak, że im mniej błędów popełniasz, tym bardziej zbliżasz się do tego poziomu. Są takie błędy, które native speakerzy popełniają notorycznie, a których ty nigdy w życiu byś nie zrobił, bo zostałeś tego nauczony. I jest też odwrotnie. Są takie błędy, które są bardzo powszechne wśród osób uczących się danego języka, a tych błędów nigdy w życiu native speakerzy by nie popełnili. Kolejna rada dotyczy języka potocznego. Bardzo często uczy się nas na przykład w szkole języka formalnego i nauczyciele naciskają na to, żeby ten język był maksymalnie ładny, maksymalnie formalny. I jeżeli na przykład w jakiejś rozprawce, załóżmy, użyjemy jakiegoś potocznego słownictwa, to natychmiast jest to tępione. Tylko problem polega na tym, że takim językiem na co dzień nikt prawie się nie posługuje. I jeżeli będziesz szedł w tą stronę, którą niejako narzucają nam nauczyciele, to jeżeli pójdziesz później wśród native speakerów, możesz być trochę dziwnie odebrany. Kolejna rada to alfabet fonetyczny. O tym nagrywałem już filmik jakiś czas temu. Możesz znaleźć link tutaj u góry. Nie chodzi o to, żebyś uczył się takiego alfabetu w 100%. Chodzi o to, aby mieć tylko podstawy. Chodzi o to, aby wyrobić w sobie pewnego rodzaju świadomość i wrażliwość na to, że
dźwięki, których używa się w językach obcych, niekoniecznie są tymi samymi, których używa się po polsku. Jeżeli uświadomisz sobie, że niektóre dźwięki wymawiałeś nie tak, jak się powinno, to na pewno dzięki temu zbliżysz się trochę bardziej do tego poziomu. I ostatnia rada dotyczy tego, w jaki sposób native speakerzy się wypowiadają. A wypowiadają się tak, że w zasadzie to, co mówią, jest jednym wielkim słowem. Oni nie robią przerw między słowami. Mówią bardzo szybko i w pewnym sensie łączą te wszystkie wypowiadane słowa. Także czasem trudno jest je oddzielić z perspektywy kogoś, kto dopiero uczy się tego języka. Więc jeżeli będziesz się wypowiadać w obcym języku, to postaraj się to robić tak, żeby w miarę możliwości unikać przerw między słowami. I jeżeli wypowiadasz jakieś zdanie, to wyobraź sobie, że to zdanie jest jednym wielkim, długim słowem. I dzięki temu będziesz na pewno brzmieć bardziej wiarygodnie i na pewno w jakiś sposób zbliżysz się do tego, aby mówić jak native speaker. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te rady. Jeżeli uczysz się języków obcych, jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to subskrybuj ten kanał, bo co tydzień będę tutaj wrzucał jakieś wartościowe informacje, które na pewno Ci w tym pomogą.